Witam was w kolejnej części z serii Jak robić ładne notatki i ozdabiać zeszyty. Zaczniemy od czcionek, którymi możecie pisać w swoich zeszytach. Używałam kilku kolorów, głównie czarnego, żeby wszystko po prostu było dobrze widoczne. Oczywiście możecie kombinować z różnymi kolorami. Pamiętajcie, im więcej kolorów, tym lepiej zapamiętacie tam jakieś swoje notatki. Także polecam bardzo na kolorowo, ale jak mówiłam, tutaj chciałam, żeby po prostu wszystko było bardzo dobrze widoczne, także użyłam tutaj czarnego, czasami niebieskiego i tam różowego. Nie ma to jak pomylić kolejność liter alfabetu, ale mój mózg o drugiej nad ranem po ciężkim dniu z matematyką już naprawdę nie myśli. No i wszystkie literki możecie też pokolorować w dowolny sposób, dodać tam jakieś, nie wiem, ślaczki, wzorki na tych literkach, wszystko. Zmieniajcie, nie bójcie się zmieniać, kombinować, bo ja tutaj też dużo kombinowałam, inspirowałam się tam internetem, ale też dużo kombinowałam, także kombinujcie, bo wtedy mogą wam wyjść naprawdę super pomysły. A teraz pokażę wam, jak ładnie zapisywać daty, czy to w zeszycie, czy w planerze. Why?
oczywiście zamiast 8 powinno być 0, ale tak jak mówiłam, druga w nocy, milion zadań z matmy i te sprawy. Teraz bierzemy się za tak jakby nagłówki, takie wiecie, najważniejsze rzeczy w waszych notatkach. Mogą to być jakieś główne tematy, czy właśnie ważniejsze słowa w waszych zeszytach. Kiedy orientujesz się, że już dawno zepsułaś, bo wszystko miało być narysowane równe, a ty wyjechałaś o jedną kratkę za daleko i próbujesz uratować sytuację, ale tak czy tak nic z tego. Nagłówki fajnie wyglądają też z użyciem kolorowych karteczek, serio polecam, można tutaj stworzyć naprawdę różne kombinacje. Możecie je obrysować, dorysować jakieś elementy, czy po prostu ozdobić. Po skończeniu radzę je przykleić, bo odpadają, ale to już jak zapiszecie, wiecie, wszystko, pokolorujecie je, ozdobicie i zapiszecie wasze notatki. No bo jak wiecie, jak piszecie po kleju, to później to się rozmazuje, albo kartki wam się porwą, albo po prostu będzie to wszystko wyglądało tak, że radzę je przykleić i też używać takiego kleju, który jakichś tam śladów nie zostawi, bo u mnie niestety ja używam kleju o nazwie Vicol i niestety no troszkę takich śladów zostawił. Tyle w tej części. Jeśli chcecie kolejną część tego typu filmu, to dajcie mi znać w komentarzu. A ja już się z wami żegnam, buziaki kochani i pa pa, trzymajcie się.